Dzisiaj zajmiemy się dziwactwem indyjskim. Tak, to by nie mogło wyjść w innych czasach, ewentualnie na Amigę. Więc Driven Out. Jedne, co mnie teraz najbardziej intryguje, bo nie było mnie na komputerze od jakiegoś czasu. Ile to kosztuje? To jest gra, która znakomicie by się odnalazła na komórkach. Kosztuje 50 zł. No kto artyście zabroni? Ma demo. I w sumie pokażę wam, bo to jest gra, w omówieniu jej zajmuje minutę. Ciekawi mnie, Stach mówił, bo to jest gra, którą wygrzebał mój Stach. I powiedział, że da się ją, że on w niej ma coś 8 godzin. Zobaczycie złożoność gameplayu i odpowiecie sobie sami na pytanie, co w tym jest. Zaraz sprawdzimy w ogóle oceny ludzi. Tak? Jest menu, nawet gdzie jest? Jest jakieś, są jakieś opcje? Są. Można zmienić dźwięk. W sensie głośność dźwięku i sterowanie. Tak. Jeszcze szukam jedno. Jest sterowanie klawiaturką. Jest atak górny, środkowy, niski, tyle samo bloków, bieganie, obracanie się, chodzenie w lewo i w prawo. I to jest wszystko. Fabuła wygląda następująco. Jesteśmy kobietą, która bije trawę, kiedy z nieba spada tajemniczy artefakt, coś takiego. Rycerz się, prawda, cytując klasyka, głupi ryj sobie rozwala na tym, na ziemi. Zaczyna nas bić i tyle. Bije nas, ale nie robi nam krzywdy. Tak? Podejrzewam, że to się dałoby nawet skontrować. I my ruszamy, nie umiejąc walczyć, trzymając ten miecz w ten sposób. Idziemy w prawo. Teraz widzę, że jest sekret, można iść w lewo. Ale pójdziemy w prawo. I cała zabawa polega na tym. Teraz tak, to jest niski atak. Jest, z shiftem jest niska kontra. I w sumie cały bajer polega na tym, by kontrować ataki i bić ludziki. Zwróćcie uwagę na kreta na dole. To jest taki typowy test ten pan, tak żeby sobie poćwiczyli. Bo nie musimy go kontrować, prawda? No, tam jest kret na dole, to wszystko. Możemy jeszcze rozstawiać maszynkę do robienia checkpointów. Ona jest o tyle ciekawa, że jak ją rozstawimy, przeciwnicy będą jako pierwsi starali się ją rozwalić. Krowy nie możemy zabić, od razu powiem. I o to wszystko jest zbudowana cała mechanika, na tym wszystko jest oparta cała mechanika gry, potem się robi oczywiście trudniej i tyle. Więc to ma potencjał dla jakichś hardkorów. Natomiast ciekawostka, mi się wydaje, że będzie hit streamów. O, tutaj... Tutaj pierwsza śmierć, bo dałem się ludzikom zastukać. zaczynamy od nowa, nie rozstawiłem tej maszynki. Więc jeszcze raz, uderzamy sobie w pilim... Tak? Że Another World plus Prince of Persia. Nie, to jest dużo prymitywniejsze. Nie ma elementów platformowych. Tak, to nie możemy skakać. Niewykluczone, że coś potem dochodzi, ale to jest całe... To jest wszystko, co widzicie. I tak się uczymy mechaniki. Tak, na prostych ludzikach, na trudniejszych ludzikach, na coraz tam ważniejszych sytuacjach. O Boże, przepraszam. Myślałem, że ten, że go skontruję, a tutaj... Musiałem puścić przycisk. Z tego co rozumiem, nie ma jakiegoś szczególnego czasu, który potrzebujemy na to, że musimy w pewnym okienku kontrować. Tak więc na razie to się wydaje spoko. No,
tych łatwych wylosował, tak trzeba się pospieszyć, zanim ten z tyłu nas tam znajdzie. I teraz tak, którym był zwrot do tonącego? Okej, okay, jest. Przygwożdżenie. Ciach. Przygwożdżenie. Ciach. Zwrot. I teraz postawmy sobie checkpointomierz. I ciekawe jest to, że ludzik będzie przede wszystkim chciał zniszczyć checkpointomierz. Ojoj, błąd, tak. Odrodzimy się. O. Okej, okay, widzę, że niestety, pomimo tego, że wydawałoby się, że blok zblokowałem, nie wiem, czy tu nie ma kwestii timingu, czyli jak w ostatniej chwili albo zbyt późno zblokuję. No i urządzenie musi się naładować, zanim możemy dać kolejny checkpoint. Czekaj, coś tam Stach w ogóle pisze, przepraszam, tak śledzę 5:50. Że muzyka bardzo ładna, owszem. Żeby ten słodki wrócić do tego później, da oko wkleja Wolgara. Wolgar, tak, to jest, ona jest spoka przez swój prymitywizm. Tak? Że kamera pracuje prawidłowo, prawda. Tu boję się, że będzie śmierdzi bossem, nie? Nie, to jest przyjaciel tego ziomka. Czy ten z początku. To jest zły człowiek, tak? Czy to jest niski atak, czy wysoki? To jest wysoki. I śmierć. Damy jeszcze jedną. To jest to ciekawe. O! Aha, czyli dobra, nie zwracamy od początku, się spodziewałem najgorszego. I Adzia. Czy nie wiem, czy nie ma, kiedy zrobimy w ostatniej chwili, czy nie zachodzi zbicie. To by warto było sprawdzić. No i tak przez 8 godzin, z tego co rozumiem. A, nie warto było. Chociaż... Czyli jak będziemy blokować w sposób... Przepraszam, nie odczytuję dobrze ten... Nie odczytuję dobrze tych... O, czyli tak jak jest ostatni timing... Boże. Czyli jak dobrze wytimingujemy, to wytrącamy ludzika z równowagi. Czyli albo blokujemy na stałe, możemy zmieniać w ogóle płynnie pozycję. Coś w tym jest, nie? Czy to jest dźwiękogra? Trochę tak. Czyli nie warto od razu bić. Zróbmy kanonicznie, czyli będziemy po prostu blokować. To jest dolny. To był centralny. To jest dolny. To jest górny. To jest dolny. Czy podejrzewam, rozumiem waszą frustrację obserwując to. Bo to nie jest nic trudnego. Ale idzie coraz lepiej. Czy idziemy do przodu i zabijamy? W skrócie tak. Nie ma nawet, nie skaczemy nawet na platformach. Możemy co prawda zrobić zwrot i iść w lewo. I coś tam w lewo jest. Pokonajmy tego głównego gościa i zobaczymy, jak się to rozkręci. Czy tak. Ach, spryciarz. Niestety.
O Boże, nie spodziewałem się tego zasięgu, powiem szczerze. Że fascynujące. O Jezu, przepraszam, zaczytałem się i ten już początkowe zdrówko poszło. Proszę mnie zabić, mogę teraz wejść do menu, żeby mnie ten... Okej. Okay. Ciekawe, teraz wszedł do menu, nie chciałem teraz wejść do menu. Chciałem zacząć jeszcze raz. Okej. Okay. O Boże, dobra. Jest jakieś opóźnienie. Bo od razu zacząłem mnie od początku, przepraszam. Okej, okay, a czy on zawsze się tak zacina? No, o tak, ten się zacina zawsze niestety. Więc on nie jest jakimś wyznacznikiem dobrego przeciwnika. Czy jest intelekt z otoczeniem? Być może. To jest może do... O, pro, nie? Tutaj trochę źle. Bo należało najpierw przybić, potem dobić. Teraz zwrot płynnie. Przygwoździć, podrzucić. Mówię, ten prymitywizm coś w sobie ma. O Jezu. najgorsze jest to, że gra nie pozwala skonfigurować osobno blokowania. Więc to, że robimy to przez przytrzymanie klawisza i używanie tych samych klawiszy co do ataku. Znaczy to nic złego. Podejrzewam, że na padzie nawet jest lepiej. Mi się wydawałoby, że jednak osobne przyciski na blok byłyby lepsze. Okej, okay, boss po raz siódmy. Okej, okay, i będzie śmierćka niestety. Ach! Że gra wygląda jak fleszówka, to prawda. Ojej, nie wyszło. Chciałem tak efektownie go dziabnąć. Nie wyszło. Czekaj, jak... Że spogląda w dół. Nie, tak, wiadomo, trzeba odczytywać przeciwnika. Żałuję, że nie dałem w tym momencie tego save pointu. No ale ten, nauka is... Okej. Okay. Nie wiem, czemu ten blok nie siadł. Trzeba albo z dużym wyprzedzeniem go zblokować. Rozumiem. Aha, tylko że nie raz, zaraz. Niezbyt Ten shift tu jest ważny, niestety. Nie wiem, jest wciągający, muszę przyznać. Mimo wszystko. Żeby użyć petard. Tak, nie ma tej... Nie, to głębia jest... No prawie. Zostały dwa punkty z drugą. Ej, nie mogło tego zabraknąć. Jezu, nie podoba mi się teraz to menu, bo nie wiem w sumie, którym się cofa nawet ten wybór. Widzę, że coś tam chodzi w tle. Tak? Nie, byłem w menu. Dobra, ta gra... Aha, spacją się wchodzi do menu. Tak? Nie. Nie wiem, co się dzieje, powiem szczerze. Spacją się wchodzi do menu. Ale się nie wchodzi.
Czyli perfekcją kodowania to nie jest. Z tego co widzę. Więc rozumiem, że to i tak będą w stanie chyba poprawić. Mi się wydaje, że ta gra może być sukcesem, tak wracając do rozkminek, oprócz tego, prawda? Bo to jest... ten prymitywny mechanizm ma w sobie... Speedrunnerzy to kupią. No i zdech. Co to, waszym zdaniem, że warto to... Warto się było pomęczyć, żeby zrozumieć fabułę. Mam jakieś motywy science fiction w średniowieczu, bardzo lubię takie rzeczy. Na stówę animator nie musiał się męczyć, nie? Bo jest... Nawet ten zwrot, czy jest zwrot przynajmniej. Okej. Okay. Co wy na to? O Boże, gra nas uczy... Trudnych mechanik. Warto to by było zrzucić. I tym samym... Zdecydowałem. Tak? Nie, dobra, gra jest uczciwa. To nie są Dark Soulsy. Bo myślałem, że gra mnie ukaże za to, że nie zrobiłem sobie samodzielnie save'a. Że gra jest dobra napada. Prawdopodobnie tak. Bo czuję, że troszeczkę... Trzymanie tego shiftu jest męczące. Muszę teraz przygotować się na szybkie zwroty. Nie używałem tego, a widzimy, że gra tutaj teraz na to stawia. Czyli robi się coraz bardziej złożona. To było z dołu. Nie wiem, czy lubicie zaćmienie. Zwrot. No i mamy wilkołaka. Nie jestem specem od tych paranormalnych zwierząt, ale tak mi się wydaje, że to było. Że zły miecz używam, tak. No i tak się żyje, nie? Warto by było postawić checkpoint. Tak? Mamy tutaj wgląd na to, co będzie. Okej, drukarka 3D. Spokojnie, wystawiamy, skakujemy. Okej, tutaj od razu po... Boże. Mam problem, bo trzymałem na stówę dobre klawisze. Biorąc pod uwagę, że gra ma tutaj problemy z dobrym włączeniem menu, podejrzewam, że ona wybitnie podpada. Więc... Tutaj ten nietrafiony cios zaważył. I tutaj zaczyna się nabierać głębi, tak? Bo musimy wiedzieć, kiedy możemy go sieknąć. Który wilkołak lepszy? Ten jest lepszy, w sensie ten jest bardziej zbalansowany. Ciekawości zrobię grze przyjemność i odpalę ją na padzie, bo podejrzewam, że jednak ona może dużo zyskiwać po podpięciu padzicha, bo coś czuję, że coś tu śmierdzi. Ale w skrócie to tyle, no, taki rzut okiem, który trwał chyba z 20 minut na Driven Out. Grę wygrzebał mój stach, mi się ją udało wyrzucić, więc nie zapłaciłem za nią. Coś w niej jest, tak? Kosztuje teraz 50 zł. Wydaje mi się, że to będzie hit wyprzedaży. Rzucimy jeszcze okiem na jedną rzecz.
Ale te 4, bo nie wiem, jak wyjść z tej gry oficjalnie. Mianowicie, nie, 13 osób, czy jakiegoś, nie jest to, myślałem, że to jakiś jest hit, tak? W sensie, że się rzuca jakaś społeczność speedrunnerska. Zobaczmy na oceny. Ciekawe, czy to jest... Tak, włoska gra, z tego co rozumiem. Z inspiracji z Salt in Sanctuary. Jaka głupota. Co ma wspólnego z Salt in Sanctuary, oprócz tego, że się chodzi ludzikiem? Bo nawet tam się chodziło, nie, tam się można było wybrać klasę. I co? Trzeba problemy ze sterowaniem, ludzie chwalą. Resetowanie sterowania klawiaturą i tak dalej. I tu jest jakaś krytyczna recenzja. Dużo trzeba umierać. No ale to chodzi w tej grze, tak? Git good, the game. I w sumie tyle podsumowanka, Driven Out.